Siemanko, z tej strony Liquirion. Dzisiaj taki troszkę nietypowy odcinek, chciałem powiedzieć na temat przeniesienia się, jakby może nie przeniesienia się, bardziej kupienia przez Epic Games całego Psyonixu, w sensie firmy po prostu, która ma, która zrobiła Rocket League'a, gdyż jest to posunięcie według mnie dobre, jeśli chodzi o kierunek, w którym gra może zmierzać, gdyż no nie oszukujmy się, Psyonix jest dosyć małym studiem i małe studia z reguły nie mają takiego pola do popisu, jeśli chodzi o jakieś update'y czy jakieś rozwijanie się ogólnie, jeśli chodzi o e-sport, bo tutaj chyba głównie nam chodzi wszystkim o e-sport i o jakby promowanie tej gry, żeby więcej osób w nią grało, więc wydaje mi się, że to jest dosyć dobry ruch z kilku powodów, głównie dlatego, że po prostu będą mieli więcej jakby hajsu, żeby rozwijać się, na przykład, no załóżmy, mają po prostu mało hajsu, to nie zrobią wam nagle w jednym patchu 30 tysięcy różnych tak skórek, czy czegoś, czy nowych samochodów, czy update'ów, czy map, ale po kupnie całego Psyonixu przez Epic Games wydaje mi się, że teraz będzie to możliwe i po prostu gramy będzie mogła iść w dobrym kierunku, tak samo jak będzie mogła sobie nowych graczy teraz zdobyć, na przykład wprowadzeniem Rocket League'a do free to play'a po prostu, bo głównym czynnikiem według mnie, dlaczego Rocket League nie poszedł pod free play, po prostu było to, że Psyonix miał trochę mało kasy, tym bardziej, że teraz trochę więcej poszło na RLCS i ogólnie coraz więcej hajsu zaczęło być wrzucanego w e-sport Rocket League'owy, w sensie właśnie mi chodzi o zawody RLCS na przykład, czy tam E-League i tak dalej, ogólnie coraz więcej hajsu z tego leci. Też wiem, że oni dużo więcej zarabiają, ale chodzi o to, że gra po prostu będzie mogła się pod tym kątem rozwijać, zdobywać nowych graczy. I według mnie na przykład, że jakby teraz Rocket League wszedł w free to play, to by był idealny okres, gdyż gra jest dosyć popularna. Chociaż też to może mieć swoje minusy, no na przykład to najprostszy minus, który mogę podać. Po prostu Epic Games podejmie kilka złych decyzji, których na przykład Psyonix by nie podjęło. No załóżmy, nie wiem, prowadzenie jakichś mikrotransakcji bezsensowych, takich bezcelowych, które no tak naprawdę tylko znerwują graczy i dużo ludzi przestanie na przykład w to grać. Też na pewno Rocket League będzie przeniesiony przez to na platformę Epica, czyli ten na Epic Games Launcher, nie będzie już go na Steamie. W sensie będzie na Steamie, ale nie będzie można już go więcej kupić na Steamie. W sensie, że Rocket League, którego już mamy kupionego na Steamie, on będzie do nas cały czas na Steamie, będzie można w niego grać, cały czas będzie. A na przykład nowa osoba, która będzie chciała pograć w Rocketa, to będzie miała go już tylko na Epic Game Launcherze. No zobaczymy, jak to wyjdzie. No tak samo właśnie mogą zepsuć na przykład tę grę pod względem, nie wiem, mogą coś zacząć mieszać w mechanice czy w rozgrywce i wiecie, jak na ten moment Rocket League jest naprawdę dosyć dopracowaną grą, oprócz tam kilku bugów, no w grze wydaje mi się, że tych bugów dużo nie ma, ale takich wizualnych bardziej, to mogą coś zepsuć po prostu, no nawet chęcią na przykład zmiany po prostu czegoś, ingerencji w grę po prostu bez żadnego celu, żeby tylko coś zmienić. No bo tak może też być, nie oszukujmy się, że nie. Osobiście mam nadzieję, że Epic będzie myślał i da dalej robić Psyonixowi to, co do tej pory robił. Gdyż no wydaje mi się, że Psyonix kroczył w dobrym kierunku, tylko no hajsu trochę zabrakło. To jest dosyć małe studio, nie zapominajmy o tym. I no żeby prowadzić jakąś taką grę, która naprawdę ma szansę, żeby się wybić, bo nie oszukujmy się, Rocket League jest grą dosyć ciekawą do oglądania i fajną po prostu. I ma szansę, żeby się jakoś bardziej wybić. Tylko po prostu właśnie brakowało tych funduszy, brakowało jakiegoś, nie wiem, może pomysłu też, może Epic jakiś pomysł ciekawy wprowadzi, nie wiem, no cokolwiek. Włączenie się Psyonixu do Epic Games'a też może mieć dobry wpływ na turnieje, w sensie mogą po prostu robić tych turniejów więcej. I po prostu będą bardziej zachęcające nagrody. Więcej ludzi, którzy na przykład na ten moment nie mogą się dostać na jakieś RLCS-y czy RLRS-y, chociaż na przykład chcieliby kiedyś na turniejach zagrać, no, to na przykład nie mogą, no bo no, po prostu za słabi. A może turniej po prostu się pojawi więcej po tym, wiecie, buście, kasy, co ludzie mogą dobrze przyjąć po prostu. Bo na ten moment to jest po prostu taka fala hejtu ludzi. Możecie sprawdzić komentarze, w sensie recenzje Rocketa. Jakoś 2000 negatywnych opinii doszło do Rocketa na Steamie. No i to jest trochę, no wiecie, niepokojące, no bo po prostu ludzie sobie sami psują reputację tak naprawdę, no bo chcą, żeby Rocket był lepszy, żeby więcej ludzi w niego grało, żeby po prostu się rozwijał. No ale tak naprawdę Epic może namieszać, dobra, ale może to się też sprawić, że po prostu dużo pozytywów przyjdzie do Rocketa, a oni nie biorą tego w ogóle pod uwagę, biorą pod uwagę tylko to, że o, Epic Game Launcher kradnie dane i w ogóle, a nie biorą pod uwagę tego na przykład, że Epic może bardzo pomóc w rozwoju Rocketa i że na przykład za jakieś pół roku mogą grać z dużo większą ilością osób niż na przykład teraz, nie wiem, jest łącznie 112 tysięcy ludzi na ten moment jest w grze, a załóżmy po pół roku mogą grać już z 300 tysiącami, no to tego na to nie zwracają uwagę, tylko zwracają uwagę na to, że a, Epic kradnie dane. Wiele ludzi robi wszystko strasznie pochopnie i nie oceniają w ogóle sytuacji. No tak samo jest z tymi ocenami po prostu na
Steamie, no bo tak naprawdę sami sobie mówię, biorą kłody pod nogi, no bo później taka nowa osoba sprawdzi te oceny i zobaczy, że o, słaba ocena i nie kupi tej gry i nie gra, nie zagra z nią, tak? A jak na przykład oni by po prostu komentowali dobrze, że ta fuzja jest dobra, no może nie dobra, no ale chociaż w ogóle nie komentowali, tak? Nie robili nic, zostawili sprawę jaka jest teraz, to ludzie by usłyszeli, że a, ci od Fortnite'a sprzedali Rocket League, a nie słyszałem o Rocket League, a zobaczę. O, dużo osób pozytywnie skomentowało, a sprawdzę sobie tę gierkę, no i widzicie, to po prostu działa w jedną stronę tak naprawdę i oni sobie tylko psują wszystko, no nam wszystkim psują, co grałem w Rocketa, bo ja pomimo tego, że już przestałem nagrywać się na kanał Rocketa, to już w niego cały czas gram, staram się przynajmniej, pomimo tego, że tam robię inne rzeczy, to no, zawsze jakiś trening znajdę czas i chcę po prostu mieć ludzi, z którymi będę mógł grać. A mnie, wiecie, ludzi, którzy tak naprawdę mają w głowie tylko to, że Epic kradnie dane i nie biorą pod uwagę nic innego, tylko to. No, czy tam oczywiście też wchodzi tutaj aspekt Fortnite'a, no, że to są ci od Fortnite'a, Fortnite jest niefajny, nie podoba mi się Fortnite, więc nie powinni tego kupować. No pewnie tak, no bo wiecie, jak ktoś czegoś chce, to robi wszystko, żeby to chcieć i nie ma, że zmieni zdanie, bo mi się cały świat zawali. Too long didn't read. To ta zmiana będzie na plus, przynajmniej nie na minus, na pewno nie na minus i nie na zero, tak co najmniej na plus ona będzie, no bo mówię, na pewno będzie więcej jakichś tam turnamentów, wiecie, zawodów, więcej hajsu będzie wpływało, będzie więcej update'ów, tak mi się przynajmniej wydaje. No i przede wszystkim Rocket League w końcu wejdzie do free to play'a, co przyniesie naprawdę ogromne mi się wydaje liczby graczy. No przynajmniej o połowę będzie na pewno więcej na tym początku. Później zobaczymy ile osób zostanie, ile będzie. No ale widzicie, teraz gra jest płatna i bardzo dużo i tak ludzi w nią gra, także zobaczymy jak to będzie. Także no, żeby było tyle. Komentujcie jeśli macie podobne zdania, jeśli nie, no też powiedzcie czemu. Także dzięki wielkie za oglądanie. Na razie, trzymajcie się.